Hello. Dzień dobry, nazywam się Natalia Jędruś. Mam 22 lata we wrześniu. Jestem na trzecim roku, idę na czwarty. Nazywam się Kamila Brodacka, 25 lat. Jestem studentką Akademii Teatralnej, obecnie czwarty rok. Monika Cieciora, trzeci rok. Mariusz Urbaniec, jestem na trzecim roku studiów, kończę już teraz. Kaja Kozłowska, mam 24 lata, studiuję na trzecim roku w Akademii Teatralnej w Warszawie. Coś jeszcze? A, numer telefonu. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Cześć, hej. Cześć, tutaj w ogóle robimy? Jak to ładnie ci się. Tu? Kaptkę, brki, prtko, prtku, prtki, prtką, prtkę. Kaptkę, brki, prtko, prtku, jeszcze raz, co ty? Co za prtka. Prtka. O właśnie, a nie, dałabyś mi może jakiś... Studia mucha. Ta pewność panowania nad samym sobą stanowi podstawową cechę każdego twórcy. Musisz znaleźć ją w sobie i rozwinąć do najwyższego stopnia. Aktorstwo. Aktorstwo jest wtedy, gdy ktoś gra... Nie wiem. Nie wiesz, czym jest aktorstwo, a chcesz poświęcić mu całe swoje życie? Karol, mam swój scenariusz. Nie wiem dlaczego, ale go na razie użyję, co? Chcesz mi dać? To jest Karol, czy mój? Chcesz mi dać? Nie, to jest... Kamila? No, chciałabym go mieć, wiesz, na razie. No, to też nie jest przyjemne. Tak, ja już ukrywałam. Rozumiem, że teatr nie się ze sobą nie to interesujące. Proszę mi pomóc, ja po prostu kocham teatr. Kochać teatr to za mało. Któż go nie kocha? Chodzi o to, aby poświęcić się teatrowi, ofiarować mu całe swoje życie, oddać mu wszystkie swoje myśli, wszystkie emocje. By przecierpieć wszystko i na jego rzecz zrezygnować ze wszystkiego. A oddając mu całe swoje istnienie, jednocześnie wiedzieć, że teatr nie da ci niczego w zamian. Nawet ziarenka tego, co wydaje się tak piękne i kuszące. Wiem, w szkole dużo grywałam. Rozumiem, że teatr niesie za sobą cierpienie. Nie boję się tego, jestem gotowa na wszystko. Żebym tylko mogła grać. Dobry argument, dobra, nie? Dobra, kochani, to weźmy krzesła i zróbmy koło. Mhm. Dzięki. A mnie się wydaje, że teatr nie oczekuje od ciebie, żebyś grała. Dlaczego? Bo może jego zdaniem nie jesteś utalentowana. Jak grałam w szkole, to mówili mi, że... No, co grałaś? Króla Lira. I co grałaś w tej drobnostce? Samego Króla Lira. Musiałam stać w ten sposób, stopy złączone razem, pochylić się lekko do przodu, unieść głowę jak teraz, wznieść ramiona ku niebu i potrząsać pięściami. Następnie musiałam wziąć głęboki wdech i wybuchnąć sarkastycznym śmiechem. Następnie, jak chciałam przekląć niebiosa, musiałam możliwie najgłośniej wypowiedzieć słowa: dmijcie wichrzyska, niech wam, niech pękną, dmijcie, wściekajcie się! Dziękuję, to mówi wszystko o twoim talencie i o twojej roli. A teraz mam prośbę, mogłabyś powiedzieć te słowa najpierw przeklinając niebiosa, a potem zupełnie na biało? No tylko pamiętaj o sensie frazy. Postać długo się nie zastanawia, ma wprawę w przeklinaniu niebios. Dmijcie wichrzyska, niech wam miechy pękną, dmijcie, wściekajcie się. Postać usilnie próbuje przeklnąć niebiosa. Patrzę przez okno.
Widzę błękit nieba, który wyśmiewa się z jej przekleństw. Również się uśmiecham. A jeśli nie chcę przekląć niebios, no to muszę powiedzieć w inny sposób. Tylko... nie wiem jak... Czy to nie jest śmieszne? Dobrze, to w ten sposób. Dmijcie, wichrzyska, niech wam miechy pękną, dmijcie, wściekajcie się. Postać zupełnie się zmieszała. Próbuje zniszczyć torebkę. Chwila ciszy. To zadziwiające. Jesteś tak młoda, a nawet nie wahasz się, żeby przekląć niebiosa. Jednocześnie nie potrafisz powiedzieć tych słów prosto, oddając ich wewnętrzny sens. No to tak, jakbyś chciała zagrać nokturn Chopina, nie znając nut. Grymasisz, kaleczysz słowa poety i odwieczne uczucia, a jednocześnie nie posiadasz cechy człowieka piśmiennego. Logicznego przekazywania cudzych myśli, słów, emocji. Jakie masz prawo w ogóle mówić, że pracowałaś w teatrze, tym samym zniszczyłaś samą istotę słowa teatr? Pauza. Postać spogląda na mnie oczyma osoby niewinnie skazanej na śmierć. To znaczy, że nigdy nie będę grała? A gdybym powiedział, że nigdy? Pauza. Oczy postaci zmieniają swój wyraz. Prosto w mą duszę kieruje ostre, lustrujące spojrzenie i rozumiejąc, że nie żartuje, zaciska zęby i na darmo próbuje ukryć to, co dzieje się w jej wnętrzu. Ale nie ma to sensu. W momencie, gdy wielka łza wypływa z jej oka, postać staje mi się bliska. Zupełnie niweczy moje zamiary. Opanowuje się, zaciska zęby i mówi niskim głosem. Ale ja będę grała. Nic innego mi w życiu nie zostało. Typowa 18-latka. Ale ujmuje mnie to do głębi. Zdajesz sobie sprawę, że tym samym zrobiłaś więcej dla teatru, a może nawet samej siebie w teatrze, niż grając wszystkie swoje role? Zapamiętaj to słowo. Koncentracja. Jest ona ważna w każdej twórczości. A, w twórczości teatru szczególnie. Zdolność koncentracji jest cechą, która umożliwia nam skupienie się na jednym punkcie tak długo, aż tego zapragniemy. Czasem nawet dłużej, niż pozwalają nam na to nasze siły fizyczne. Znałam kiedyś rybaka, który z powodu sztormu przez 48 godzin trzymał ster. Dopiero gdy dotarł do portu i swobodnie odstawił szkuner, pozwolił swemu ciału osłabnąć. Ta moc, ta pewność panowania nad samym sobą stanowi podstawową cechę każdego twórcy. Musisz znaleźć ją w sobie i rozwinąć do najwyższego stopnia. Musisz znaleźć ją w sobie. Ale jak? Aktorstwo, kiedy ktoś gra... Nie wiem. Nie wiesz, czym jest aktorstwo, a chcesz poświęcić mu całe swoje życie? Aktorstwo jest życiem duszy, które rodzi się dzięki sztuce. W twórczym teatrze przedmiotem koncentracji aktora jest ludzka dusza. Na pierwszym etapie jego pracy, etapie poszukiwań, przedmiotem koncentracji jest jego własna dusza oraz dusze otaczających go kobiet i mężczyzn. Na drugim etapie, etapie konstruktywnym, tylko jego własna. A to oznacza, że aby umieć grać, musisz skupić się na czymś nieuchwytnym. Na czymś, co możesz poznać jedynie wgłębiając się w swoją własną tożsamość. Innymi słowami, musisz duchowo skupić się na emocjach, których nie ma! Które są wyobrażone! Ale jak wytworzyć w sobie coś, co nie istnieje? Jak należy zacząć? Od samego początku. Nie od nokturnu Chopina, ale od najprostszych gam. Na te gamy składają się twoje zmysły. Wzrok, słuch, zapach. Dotyk i smak. Będą one kluczem dla twojej twórczości. Tak jak gamy dla muzyka grającego nokturn Chopina.
Muszę nauczyć się zarządzać tymi gamami, jak i własnym istnieniem. Skoncentrować się na swoich własnych zmysłach, by stawiać przed nimi problemy i móc je rozwiązywać. Mam nadzieję, że pan nie chce powiedzieć, że ja nie wiem, jak... jak słyszeć, czy czuć. W codziennym życiu możesz to wiedzieć. Natura nauczyła cię nieco. Postać nabiera odwagi i zaczyna przemawiać tak, jakby przeciwstawiała się całemu światu. Wcale, że nie. Nie tylko natura, ale ja także wiem sama, jak się powinnam zachować na scenie. Siedząc tak jak teraz, zacznij wsłuchiwać się w skrobanie wyimaginowanej myszy dochodzące z tamtego rogu. Z tamtego? A po której stronie jest widownia? Ale to nie powinno ci teraz obchodzić, no widownia jeszcze nie jest na tyle skora, żeby kupować bilety na twoje przedstawienia. Zapomnij o tym, wykonaj zadanie, które ci dałem. Wsłuchaj się w skrobanie myszy w kącie. Wykonaj zadanie, które ci dałem. Słuchaj skrobania myszy dochodzącej z tamtego rogu. Teraz następuje bezradny gest z użyciem prawego, a potem lewego ucha, nie mający nic wspólnego z nasłuchiwaniem delikatnego do skrobania myszej łapki. Dobrze. A teraz posłuchaj z orkiestry symfonicznej marsza i ty znasz go? Oczywiście. Więc proszę. Gest powtarza się, tym razem także nie ma nic wspólnego ze słuchaniem marsza triumfalnego. Uśmiecham się. Postać zaczyna rozumieć, że coś jest nie w porządku i robi się zakłopotana. Oczekuję na mój werdykt. Rozumiesz, jak widzę swoją bezradność i to, jak małą różnicę dostrzegasz między delikatnym a intensywnym działaniem. Nie powinno cię interesować. Stawi mnie pani przed bardzo trudnym problemem. Czy łatwiej jest przekląć niebiosa w królu Lirze? Nie, moja droga, muszę powiedzieć to szczerze. Nie masz pojęcia, jak stworzyć najmniejszą, najprostszą oznakę życia ludzkiej duszy. Nie wiesz, co znaczy skoncentrować się duchowo. Nie tylko nie wiesz, jak wytworzyć skomplikowane uczucia i emocje, ale nie umiesz również zapanować nad swoimi zmysłami. Tego wszystkiego możesz nauczyć się przez codzienne, ciężkie ćwiczenia, których mogę ci zadać tysiące. A jeśli pomyślisz, będziesz w stanie stworzyć kolejne tysiące. Dobrze, dobrze, będę się uczył. Mhm. Zrobię wszystko, co mi pani powie. Czy wtedy będę aktorem? Oczywiście, że wtedy jeszcze nie będziesz aktorką. Słuchać, patrzeć, prawdziwie czuć to jeszcze nie wszystko. Musisz nauczyć się to robić na setki sposobów. Przypuśćmy, że grasz. Kurtyna idzie w górę, a twoim pierwszym zadaniem jest wsłuchać się w dźwięk odjeżdżającego samochodu. Musisz zrobić to w taki sposób, by tysiące ludzi zgromadzonych na widowni i początkowo skupionych na swoich sprawach, ktoś na giełdzie, ktoś na polityce, ktoś na kłopotach w domu, ktoś na kolacji, jeszcze ktoś na ładnej dziewczynie zasiadającej w fotelu. W taki sposób, by ci ludzie od początku zrozumieli i poczuli, że ich koncentracja jest mniej ważna niż twoja. Chociaż ty koncentrujesz się tylko na odgłosie odjeżdżającego, wyimaginowanego samochodu. Oni muszą czuć, że nie mają prawa myśleć o giełdzie w obecności twojego zmyślonego samochodu, że to ty jesteś silniejszy od nich. Że w tym momencie jesteś najważniejszą osobą na świecie. I nikt nie ma prawa ci przeszkadzać. Nikt nie odważy się malarzowi przeszkadzać podczas jego pracy. A kiedy aktor pozwoli widowni zakłócić swoją grę, to jest to tylko i wyłącznie jego wina. Jeśli wszyscy aktorzy by o tym wiedzieli i umieli się tak koncentrować, taka sytuacja nie miałaby miejsca. Ale czego potrzebuje aktor, by to uczynić? Talentu.
talentu i techniki. Wykształcenie aktora składa się z trzech części. Pierwszą częścią jest wykształcenie jego ciała, całego aparatu fizycznego, każdego mięśnia i ścięgna. Będąc reżyserem, potrafię pokierować aktorem, którego ciało jest całkowicie rozwinięte. A ile czasu potrzebuje aktor, by to uczynić? 1,5 godziny dziennie na kolejne ćwiczenia. Gimnastyka, rytmika, taniec klasyczny i współczesny, szermierka, ćwiczenia oddechowe, dykcja, impostacja głosu, śpiew, pantomima, makijaż. Przez 2 lata musi ćwiczyć 1,5 godziny dziennie, a umiejętności, które osiągnie w tym czasie, uczynią z niego aktora, na którego patrzy się z przyjemnością. Drugą częścią tego kształcenia jest kształcenie intelektualne, kulturalne. Można podyskutować o Szekspirze, Molierze, Goethem i Calderonie tylko i wyłącznie z wykształconym aktorem, który wie, kim byli ci ludzie. Wie, w jaki sposób wystawiało się ich sztuki w teatrach na całym świecie. Ja potrzebuję aktora, który zna światową literaturę, który rozumie różnicę między romantyzmem we Francji i w Niemczech. Potrzebuję aktora. O. Potrzebuję aktora, który zna historię malarstwa, rzeźby, muzyki. Potrzebuję aktora, który ma z tyłu głowy styl każdej epoki i każdego wielkiego malarza. Potrzebuję aktora, który jest zaznajomiony z anatomią całego ludzkiego ciała i z najwspanialszymi rzeźbami. Potrzebuję aktora, który zna psychologię ruchu, psychoanalizę, wyrażanie uczuć, logikę uczuć, wyrażanie emocji. Kształcenie intelektualne jest ważne dla aktora. Kształcenie intelektualne jest ważne. W ten sposób aktor może grać... Może grać różnorodne role. Kolejną częścią edukacji, którą chcę zaproponować, jest kształcenie i ćwiczenia duszy. Aktor ma mieć duszę wystarczająco rozwiniętą. Aktor ma mieć duszę wystarczająco rozwiniętą, żeby móc zrealizować... Żeby móc zrealizować na zawołanie wszystkie wymagane intencje, zmiany. Inaczej to nie ma sensu, inaczej nie istnieje. Inaczej aktor nie istnieje. Aktor musi mieć duszę tak rozwiniętą, żeby... Co ma aktor zrobić? Każdy wspaniały aktor ma taką duszę. Niestety taka dusza, można ją osiągnąć tylko za pomocą ćwiczeń. Długotrwałych, wymagających dużo poświęceń, doświadczeń. No i serią eksperymentalnych ról. Praca nad tymi umiejętnościami to jest kształtowanie kolejnych uzdolnień. Doskonałe władanie wszystkimi 5 zmysłami w różnych, wymyślonych sytuacjach. Doskonalenie pamięci uczuć, pamięci inspiracji, doskonalenie pamięci obrazowej i na samym końcu pamięci wyobraźni. Tak, dla mnie teatr to jest wielkie misterium, tajemnica, w której wspaniale powiązano 2 odwieczne zjawiska. Dążenie do doskonałości i marzenie o wieczności. Tylko dla takiego teatru warto poświęcić życie. Wstaję. Postać spogląda na mnie smutnymi oczami. Rozumiem, co wyrażają te oczy. Thank you.
Pamiętacie uroczą postać, która przyszła do mnie rok temu i po prostu kochała teatr? Wróciła do mnie tej zimy. Weszła do pokoju cicho, z gracją, uśmiechając się. Jej twarz promieniała. Dzień dobry. Uścisk dłoni miała pewny i mocny. Patrzyła mi prosto w oczy, trzymała sylwetkę prosto, z pełną kontrolą. Cóż za różnica. Jak się masz? Jestem bardzo zadowolony, że cię widzę. Śledziłem twoją pracę, chociaż do mnie nie przychodziłaś. Nigdy zresztą nie myślałem, że wrócisz. Myślałem, że przestraszyłem cię ostatnim razem. Nie, nie przestraszył mnie pan. Ale z pewnością zadał mi pan dużo pracy. Bardzo dużo. Ileż okropnych chwil spędziłam nad tym pojęciem koncentracji. Wszyscy się ze mnie śmiali. Raz omal nie przejechał mnie tramwaj, ponieważ zbyt usilnie koncentrowałam się na uczuciu radości wypływającej z mojego istnienia. Widzi pan? Dla praktyki stawiałam przed sobą zadania tego typu, wedle poleceń. W tym konkretnym przypadku zostałam zwolniona z pracy i próbowałam udawać przed sobą, że mnie to w ogóle nie rusza. Udało mi się. No, byłam silniejsza niż kiedykolwiek. Wracałam do domu i byłam szczęśliwa, wbrew wszystkiemu. Ja czułam się, jakbym właśnie otrzymała jakąś wspaniałą rolę. Byłam silna. No ale nie zauważyłam tramwaju. Na szczęście w porę odskoczyłam. Przestraszyłam się, dostałam palpitacji serca, ale wciąż pamiętałam o uczuciu radości wypływającej z mojego istnienia, więc uśmiechnęłam się do motorniczego i nakazałam mu, by jechał dalej. On powiedział coś do mnie, ale nie zrozumiałam go. Mówił przez szybę. Czy mogę porozmawiać z panem na poważnie? Teraz marzy. Nauczyła się dobrze korzystać ze wszystkiego, co się jej przytrafia. Nie przegapi najdrobniejszego przejawu emocji ani w sobie, ani w tym, co na zewnątrz. Jest jak skrzypce, których struny odpowiadają za wszystkie wibracje, a potem te wibracje zapamiętuje. Jestem przekonany, że mierzy się z życiem tak, jak tylko silny, normalny człowiek potrafi. Wybiera to, co chce zatrzymać, odrzuca wszystko, co uznaje za bezwartościowe. Będzie dobrą aktorką. Nie wiem jak inni, ale ja jestem poważna, bo sztuka znaczy dla mnie wszystko. I ja tu przyszłam, żeby osiągnąć sukces. Dostałam rolę 4 dni temu, ale nie czuję się w niej jeszcze dobrze. No jeszcze 3 dni i mnie wyrzucą. Ale mówią mi bardzo miłe rzeczy, chociaż ja wiem, że jeszcze nie jestem dobra. I że nie za bardzo jest kto, żeby mi mógł pomóc. Ale mówią mi miłe rzeczy. Mówią mi, żebym wczuła się w emocje, żebym się śmiała, żartowała, płakała. Mówią mi, czego mam nie robić, ale ja wiem, że cały czas czegoś brakuje. I zastanawiam się, co to jest, co to może być, gdzie to znaleźć, gdzie to odkryć. Ja zrobiłam wszystko, co mi pan mówił. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze kontroluję swoje ciało. Bardzo dobrze. Żadna pozycja nie stanowi dla mnie problemu. Ja się w każdej czuję naprawdę komfortowo i ze swoich zmysłów korzystam w sposób taki emocjonalny, ale z umysłem, trochę tak. I granie, naprawdę, granie sprawia mi przyjemność i niestety ja nie wiem, jak to robię, ale muszę się dowiedzieć, jak to robię. I nie wiem, co zrobić, bo jeśli oni mnie wyleją, to będzie mój koniec. A najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, co oni powiedzą. Oni powiedzą, jesteś bardzo dobra, ale brak ci doświadczenia. No to wszystko. To wszystko. Tylko czym jest to doświadczenie? Jestem przekonana, że ja naprawdę mogę to zagrać, bo ja jestem tą postacią. Ja jestem nią w każdej sekundzie. Ja wyglądam jak ona. Ja jestem nią w każdej zmianie. Ja wiem, że ja mogę to zagrać. I bardzo teraz chciałabym użyć tych słów, których użył motorniczy, kiedy prawie co mnie przejechał. Tylko, że ich nie słyszałam, ale wydaje mi się, że po jego twarzy one były prawdziwe i bardzo chciałabym ich użyć. Proszę, użyj ich. Nie zwracaj na mnie uwagi. Dobra. Dobrze? Zacznijmy! Przede wszystkim upewniam cię, a ty powinieneś w to wierzyć, że część swojej pracy wykonujesz podświadomie. Teraz możemy zacząć. Jaka scena jest najważniejsza w twojej roli? Kiedy oznajmiam matce, że opuszczam dom rodzinny,
Biedny, obskurny dom. Bogata kobieta jest mną zainteresowana i chce dać mi wszystkie najpiękniejsze rzeczy w życiu. Pieniądze, piękne widoki, wykształcenie, pozycje, wszystko. To tak wspaniałe. Nie mogę oprzeć się pokusie. Muszę iść, ale kocham mamę. Jest mi jej żal. Miotam się między pokusą szczęścia a miłością do swojej matki. Muszę się zdecydować, ale pragnienie szczęścia jest silniejsze. Dobrze. Ale jak to zrobić? Co powiedział ci reżyser? Powiedział, że albo bardzo się cieszę, że odchodzę, albo tak bardzo kocham swoją matkę, że w ogóle nie daje mi to radości. Ja po prostu nie potrafię połączyć tych dwóch rzeczy. Musisz być szczęśliwy i smutny jednocześnie. Albo promieniujący i wrażliwy. Właśnie. Właśnie. Ale ja nie umiem czuć dwóch rzeczy naraz. Nikt nie potrafi. Możesz być nimi obiema. Być nie czującego? To jest możliwe? Tak. To jest tak. Możliwe. Dzięki twojej podświadomej pamięci. Twojej pamięci uczuć. Podświadoma pamięć uczuć? Czy sugeruje pan, że powinnam nauczyć się zapamiętywać swoje uczucia podświadomie? Boże. Nikt nie potrafi, a ty masz niesamowitą zdolność uczuć, pamięci. Masz je w środku. To jest w każdym artyście. To ona sprawia, że doświadczenie jest nieodłączną cechą życia i rzemiosła. Musimy się nauczyć z niej korzystać. Na przykład, w pewnym mieście mieszkała para, która od 25 lat była małżeństwem. Wzięli ślub, kiedy byli bardzo młodzi. On oświadczył się jej pięknego letniego wieczoru, kiedy przechadzali się między rządkami ogórków. Nieco nerwowi, jak to się zdarza młodym ludziom w takich okolicznościach. Zatrzymywali się przez jakiś czas, żeby zerwać ogórek i go zjeść. Rozkoszując się jego aromatem, świeżością, smakiem i słońcem, które świeciło nad nimi. Można rzec, że pomiędzy dwoma kresami podjęli najważniejszą decyzję w ich życiu. Miesiąc później wzięli ślub. Podczas weseli Polacy podano danie do górku. Oczepili! Nikt nie wiedział, dlaczego młodzi śmiali się tak serdecznie, gdy ją wzięli. Nadeszły długie lata życia i zmagań. Dzieci. I oczywiście trudności. Czasami się kłócili. Byli na siebie źli. Czasami nawet się do siebie nie odzywali. Czy już się domyślasz? Tak! Zewnętrzne warunki uruchomiły wewnętrzne uczucia! Nie nazwałbym tego uczuciami! Powiedziałbym raczej, że podświadomie uczyniły tych dwoje takimi ludźmi, jakimi byli przed laty. Pomimo upływu czasu, braku aktualnego powodu i być może wygaśnięcia pożądania. Jak sobie z takim czymś radzić? Z takimi emocjami?
swoje wnętrze, ty po prostu nim władasz. Tak więc przeżyłaś kiedykolwiek to podwójne uczucie? Byłaś jednocześnie zarówno smutna, jak i szczęśliwa? No, tak, wiele razy, tylko że ja nie wiem, jak ja mam to przywołać. No, nie wiem, gdzie byłam i co robiłam. No, nieważne, gdzie i co robiłaś. Rzecz polega na tym, by nakazać swojemu ego podróż w czasie, by powrócić do tej chwili, do której chcesz i by tam pozostać. Podaj mi przykład jakiegoś podwójnego uczucia z własnego życia. W zeszłym roku byłam pierwszy raz za granicą i mój brat nie mógł pojechać. Więc odprowadził mnie i ja wówczas byłam bardzo szczęśliwa, ale jednocześnie było mi go żal, no bo on nie jechał. Aha, ale nie wiem, co wtedy czułam. W porządku. Powiedz mi dokładnie, jak to się działo. Zacznij od momentu, w którym opuściłaś swój dom. Niczego nie pomijaj. Podaj mi opis taksówkarza. Wszystkich swoich zmartwień i zachwytów. Spróbuj przywołać pogodę, kolor nieba, zapach nadbrzeża, głosy robotników portowych i marynarzy, twarze współpasażerów. Podaj mi rzetelny i reporterski opis sytuacji i zapomnij kompletnie o sobie. Pracuj zewnętrznie. Zacznij od waszych ubrań. Zaczynaj. Okej. Okay. Zaczyna. Wyćwiczona w koncentracji, oddaje się działaniu. Każdy detektyw mógłby brać od niej lekcję. Jest konkretna, silna, zimna, analityczna. Nie mówi żadnych niepotrzebnych słów. Przekazuje tylko i wyłącznie najistotniejsze, gołe fakty. No mówi bardzo mechanicznie, ale jak najprecyzyjniejsza maszyna. Kiedy zwraca się do policjanta, który zatrzymuje taksówkarza i mówi do niego słowami: panie władzo, jeszcze się spóźnimy, wtedy zauważam u niej prawdziwe, faktyczne uczucia. W końcu zaczyna istnieć. W końcu zaczyna grać. No nie wszystko przychodzi jej z łatwością, ale kiedy znajduje się na trapie i wchodzi na pokład parowca, w jej oczach i na jej twarzy widzę blask. Odwraca się i na pomoście widzi swojego brata. Jej oczy zalewają łzy, ale nie pokazuje ich. Nie pokazuje ich i do swojego brata zwraca się słowami: uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Ja nie cierpię opuszczać Nowego Jorku, najchętniej zostałabym z tobą, ale już jest za późno. Zresztą ty i tak tego byś nie chciał. Wszystko będzie pięknie. Koniec. A teraz kontynuuj słowami ze swojej roli. Nie trać tego uczucia, tak jak teraz, kiedy mówiłaś do swojego brata. Jesteś świetna, jesteś w tej scenie taka, jaka powinnaś być. No ale ja w tej roli mówię do matki. A czy to naprawdę twoja matka? No nie. No więc co to za różnica? Teatr istnieje po to, by pokazywać rzeczy, które tak naprawdę nie istnieją. No kiedy kochasz na scenie, to kochasz naprawdę? Bądź rozsądna. Zastępujesz rzeczywistość kreacją. Sama kreacja musi być rzeczywista, ale nic poza tym. Twoje doświadczenie podwójnych uczuć było szczęśliwym trafem. To dzięki twojej sile woli i znajomości rzemiosła uporządkowałaś to doświadczenie i je odtworzyłaś. Masz je w rękach. Użyj go, jeśli twój zmysł artystyczny podpowiada ci, że to doświadczenie koresponduje z zadaniem, które masz wykonać i tworzy coś na obraz życia. Imitowanie jest złe, dobre jest tworzenie. No ale kiedy pani mówiła, to ja zupełnie straciłam to uczucie. I to znaczy, że ja powinnam zacząć mówić od początku? Że mam powrócić do tych podwójnych uczuć? No, a jak uczysz się melodii, którą chcesz zapamiętać? Jak uczysz się zarysu mięśni, który chcesz naszkicować? Jak uczysz się mieszanki kolorów, które chcesz użyć do malowania? Powtarzając je i je doskonaląc. Dla ciebie może być to trudne, dla kogoś innego łatwiejsze. Nie jeden zapamiętuje melodię, słysząc ją raz, inny potrzebuje kilku razy. Na przykład Toscanini zapamiętuje ją jednokrotnie, czytając rękopis. Praktyka. Dałam ci przykład. Możesz znaleźć w sobie i wokół siebie setki możliwości. Pracuj nad nimi i naucz się je przywoływać i tworzyć z nich dobry pożytek. Na początku będzie to trudne. Będzie to wymagało dużo czasu, praktyki i doświadczenia. Sprawa jest delikatna. Znajdziesz drogę i wielokrotnie ją zgubisz, ale nie załamuj się. Pamiętaj, że na tym polega podstawowe zadanie aktora. Na umiejętności bycia tym, czym zapragnie, dokładnie i świadomie. Nie staraj się być, jeśli powinnaś szukać, jak działać. Jeśli zechcesz być aktorką i chcesz tego tak bardzo, że zapominasz o sobie i wystarczająco rozwijasz swoją technikę, będziesz w stanie zagrać większość napisanych Dobrze, ale jeżeli będę miał zagrać zabójcę, a nigdy nikogo nie zabiłem?
O. Jak znajdę te uczucia? O, dlaczego aktorzy zawsze pytają mnie o zabójców? Im młodsi aktorzy, tym więcej zabójców chcą grać. Dobrze, w porządku. Nigdy nikogo nie zabiłeś. Ale czy kiedykolwiek biwakowałeś? Tak. A czy siedziałeś po zachodzie słońca w lasku nad brzegiem jeziora? Tak. I były tam jakieś komary? No to było w New Jersey. A denerwowały cię? Czy śledziłeś jednego z nich wzrokiem i słuchem? Nienawidząc go, aż bestia wylądowała na twoim przedramieniu. I czy brutalnie uderzyłeś to przedramię, nie zważając na to, że przyniesie to jakąś krzywdę? Mając tylko jeden cel, by zakończyć. By zabić bestię. Powinnaś uważać na trudne kawałki i pracować nad nimi. W nuceniu melodii. Każda sztuka jest napisana dla jednego, góra kilku momentów wysokiego napięcia. Publiczność płaci cenę biletów nie za 2 godziny przedstawienia, tylko za 10 sekund. Najlepsze 10 sekund największego śmiechu lub napięcia. Cała twoja siła i cała twoja perfekcja powinny kierować się na te 10 sekund. Dziękuję, ja mam 3 takie momenty w swojej sztuce. Teraz wiem, co było złe. Ja po prostu nie uniosłem ich ponad resztę i dlatego byłem monotonny. Teraz z radością oczekuję na te nabycie w tych miejscach. Jest pani pewna, że one mi wyjdą? Tak samo pewna jak tego, że przyjdziesz do mnie znowu z kolejnym problemem. Tak, dziękuję. Kiedy przyjdziesz do mnie następnym razem, przynieś co najmniej 100 spisanych chwil, kiedy byłeś taki, jaki chciałeś być. Kiedy tylko tego chciałeś. A, proszę się nie martwić. Następnym razem, jak do pani przyjdę, będę znał moje ogórki. I tak odchodzi. Silny, żywotny, piękny. Pozostaje sam z moim cygarem. Zastanawiam się, kto powiedział, że celem kształcenia nie jest wiedza, lecz życie. Teraz to raz nagramy, żeby się nie zmechanizowało, nie? Właśnie. To jest dobre pytanie. Od kawki do herbatki. No pewnie 7-8. 9-10. Będziemy to robić jeszcze raz? No tak. W parku. Ja słyszałem, że mamy na to 2 godziny. Tak. Czyli to jest prawda? Może byśmy to robili jeszcze raz. Znaczy, tylko, że dajcie mi się dostosujemy, nie? Jak tam potrzebujecie. Zawsze robiliśmy zaraz, jakby, nie? Nie. Wczoraj raz. Ale bo wczoraj byliśmy w niedoczasie. To ty mi ukradłeś scenariusz. A ty ci pokazywałem, bo jakoś strasznie dziwnie przekręciłaś jakieś słowa. Prawda. Postać i ja spacerujemy po parku. Jest wściekła. Ćwiczy rolę do swojego filmu dźwiękowego. 131. I wtedy zrobili przerwę. Zaczęliśmy. Mhm. 3 wersy. 3 wersy z wielkiej sceny tym razem. Maszyneria, elektryka, obiektywy, mikrofony, meble, to wszystko. A aktor? Kogo to obchodzi? Aktorstwo? No dobra, ale powiedz mi, jak się nie. Jak utrzymać ciągłość roli? Jak zbudować emocje? Przez ostatnie 30 minut rozmawialiśmy, nie? No i odegraliśmy małą, ładną sztukę. Faktem jest, że... Co robiłeś na początku? Nie wierzyłem ci i robiłem ci. Jak Marty mówi. Tekst. A może to być także sztuka o kobiecie, która uprzykrza życie innym. Rozumiesz? No tak, no tak. W porządku. Twoja scena, twoja rola jest długim sznureczkiem koralików działa. Jeśli ujęłaś swoje zadanie jednym słowem i wiesz dokładnie, na czym ono polega, przywołasz je w ułamku sekundy. Kiedy będzie trzeba je zagrać, nic nie będzie w stanie ci przeszkodzić.
postać ucieka, śmieje się, klaskając dłonie z dziecięcą satysfakcją. Jesteśmy kwita.